Bokoi che zamat ken chebie, o braudlasinas. A syn Boży cię dla macierzyństwa twego, Duch Święty cię przyozdobił i darami ubogacił na królową nieba ziemi, Panią naszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj wspominamy Matkę Bożą Szkaplerzną, formularz mszalny mamy o Matce Bożej z Fatimy. Dlatego rozpoczęliśmy mszę świętą od śpiewu Pod Twój płaszcz się uciekamy. Tak na tyle, na ile się dogadaliśmy, się tak przypuszczam, bo mamy 45 minut czasu, ale tak nie jestem całkiem pewien. Także musimy się streszczać niezbyt długo. Dzisiaj na zakończenie naszego pobytu w Fatimie mszę świętą ja sprawuję do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Florian Suda oraz w rodzinach dzieci, a także w pewnej intencji. Ksiądz Tomasz, do Bożej Opatrzności o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy i Józefa Benisz w 43. rocznicę ślubu. Abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i sprawować najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Naszego ministranta bym prosił, żeby tak obszedł ołtarz i żeby tutaj przyszedł. Moi drodzy, tak wczoraj wieczorem troszeczkę myślałem, co dzisiaj powiedzieć na Dzień Matki Bożej Szkaplerznej. Jest czytanie o tym, że po narodzeniu Chrystusa, gdy przyszli pasterze i potem poszli, Maryja wszystkie te sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. My dzisiaj kończymy pobyt w Fatimie. Jak już wspomniałem, to jest główny cel naszej pielgrzymki, ale oczywiście jest wiele innych miejsc. Przeżywaliśmy i jeszcze przeżywać będziemy różne sprawy, ale myślę, że Fatimę przeżywamy bardzo mocno. I być może, że jednego to uderzyło, kto inny zwrócił na co jeszcze innego uwagę. I dobrze byłoby, żeby tak pomyśleć, co w moim życiu jest najbardziej istotne. I tak starać się o to, żebyśmy jak Maryja, bo wrócimy do domu, wiadomo, mąż, dzieci, zakupy, praca i tak dalej, ale przy dobrej woli chwilkę czasu znajdziemy, żeby tak pomyśleć, może jeszcze i w czasie drogi powrotnej też, ale żeby też potem do tego wracać, żebyśmy się zastanawiali nad tym, co Bóg nam, mnie, w czasie tej pielgrzymki chciał szczególnie powiedzieć
i żebyśmy potem też próbowali to realizować w życiu. Kapłanom, zakonnikom, zakonnicom zaleca się, żeby każdego dnia odprawiali rozmyślanie. Z wielu powodów. Po pierwsze, bo jak człowiek się nie zastanawia, nie rozmyśla, staje się bezmyślny. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, my musimy też pewne rzeczy zgłębiać. Wy wprawdzie nie jesteście ani kapłanami, ani zakonnikami, ale wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, uczniami Jezusa Chrystusa. I tak próbować, żebyśmy jakoś zgłębiali te sprawy Boże i tak może sobie ten wiersz, jak dobrze, jak już nie idzie, to niech zostanie. Żebyśmy ten wiersz, który wymieniłem na początku, Maryja wszystkie te sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu, zabrali ze sobą i rzeczywiście rozważali to. A dużo takich możliwości rozważania jest przede wszystkim w modlitwie różańcowej. Tyle tylko, żeby nie przeciągać, bo nie wiem, czy mamy tyle, czy tyle czasu. A teraz stańmy i módlmy się dalej. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wstawiennictwem, za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących, za wszystkich chorych z naszych rodzin, którym obiecaliśmy modlitwę. Aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji krzyża siłę w drodze ku wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach mszy świętej do Bożej opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Florian Suda oraz w rodzinach dzieci, a także w pewnej intencji, do Bożej opatrzności o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy i Józefa Benisz w 43. rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, za naszą Ojczyznę, aby za wstawiennictwem Maryi, poszukujący Chrystusa, odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i pomnóż nam naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Do Ciebie, Matko Szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz, i nieustannie ratuj nas. W
cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, Hosanna, na wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna, na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, ze świętą Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom:
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Amen. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Daj mi Jezusa, o Matko. Oh.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg chce nam pobłogosławić na dalszą drogę i na to, żebyśmy jak Maria, to co przeżywaliśmy, przeżywamy i przeżywać będziemy, zachowywali i rozważali w swoim sercu. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z dalekiej Fatimy.